festiwal biegowy, wielkie święto sportowe na terenie naszej gminy. W sumie to już jest 11 edycja. W tym roku my jako szkoła podstawowa imienia profesora Jana Sajdaka w Burzynie uczestniczymy od początków organizacji biegów burzyńskich. Także zapraszamy bardzo serdecznie na kolejne edycje, bo myślę, że dalej będą organizowane. Tym bardziej, że są to imprezy sportowe, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, zachęcają do uprawiania sportu, dbania o zdrowie, a my jako szkoła promujemy też zdrowy styl życia. W Burzynie dzisiaj 800 zawodników z całej Polski. Jak zwykle promujemy zdrowy tryb życia, promujemy ruch, sport, to co najważniejsze, to co może nas trzymać długo w zdrowiu. Zawsze tej imprezie towarzyszą różne atrakcje dla dzieci. Jest tutaj naprawdę bardzo dobry klimat. Bądźcie z nami, nie tylko w Burzynie, ale też w Wiodówce Tuchowskiej, wszędzie tam, gdzie biegamy z Kępa Sport. Prowadzimy akurat taką małą zabawę dla dzieci, żeby przyszły, zobaczyły, jak się strzela z łuku, jak się ustawiać. Tu kolega Paweł akurat pokazuje dokładnie prawidłową postawę do strzelania, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Serdecznie zapraszamy na nieczynny basen na Marcińce. Tam prowadzimy zajęcia w każdy czwartek, 17:30. I zapraszamy tak samo i starszych, dorosłych. Impreza, jesteśmy tutaj co roku. Trasa fajna, jestem tutaj po raz drugi. Startowałem też w zimowej edycji. Chciałem się sprawdzić, prawda, tutaj w lecie. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ale jestem bardzo zadowolony z wyniku. Trasa fajna, zróżnicowana. Techniczne podbiegi, zbiegi, trochę asfaltu, szutru, także każdy znajdzie coś dla siebie, bardzo fajnie. Generalnie jestem zadowolony ze startu. Panowie strażacy pomagali z nawodnieniem się. Pogoda też pomogła zdecydowanie z nawodnieniem się na początku biegu. Właśnie najfajniejsze było to, że na początku deszczyk lekko ochłodził, że można było biec szybko, potem słoneczko nie grzało aż tak, żeby nie dobiec do mety. Fajnie jest poczuć takiego ducha rywalizacji. Piękna pogoda, słoneczko dopisało, troszkę deszczyku, ale i tak jak co rok jest super atmosfera, super organizatorzy, także polecam jak najbardziej. Świetna organizacja, super trasa, ambitna. Tak, bardzo fajna trasa, bardzo ładna, widokowa trasa, dobrze oznakowana, także w porządku, super się biegło. Bardzo fajne pakiety startowe, a warto dodać, że jednak za darmo. Jesteśmy całą rodziną i ciężko jest dzieci znaleźć pomiędzy atrakcjami. Tu dmuchańce, tam łuki, do tego jeszcze parę sklepików z zabawkami, także zdecydowanie fajnie spędzony dzień. Jesteśmy z sąsiedniego województwa, bo z Podkarpacia. I przyjeżdżamy taki kawał drogi po to, żeby tu być, więc jesteśmy zadowoleni. Już samo to, że można sprawdzić siebie, porywalizować, spotkać przyjaciół, bo jesteśmy z różnych stron, na co dzień nie widzimy, tylko na zawodach, więc to jest też piękne. Jestem bardzo zadowolona i bardzo polecam wszystkich, bardzo pozdrawiam, gratuluję. Polecam każdemu.